Oj, to co, witam was, Beko, na jednym odcinku serii zagrajmy w Assassin's Creed Valhalla, obrężenie Paryża. Słuchajcie, jesteśmy obecnie w Evre, w odcinku poprzednim udało nam się odwiedzać tą prowincję bardzo dzisiaj. Dotarliśmy nawet do domu Mateczki, to było jednym z bossów, jeżeli chodzi o rozszerzenie. I mogliśmy sobie zwiedzić jej dom, tak? Zobaczyć, jak wygląda kwatera główna jednego ze złych. Tymczasem, zgodnie z zapowiedzią, w tym odcinku będziemy dalej eksplorować, jak tylko jednak z tych maryszczurów wyjdę. Taka szkoda, że nie można to było w tej pochodni lepiej rzucić, ale cóż, no z tym już nic nie zrobię. Przy okazji, czy tutaj te znaczki są jakieś istotne? Będę musiał to szybko sprawdzić. Najlepiej już teraz. Nie powiem też, szczury w takich ciasnych pomieszczeniach są dość problematyczne. Ale przy odpowiedniej ilości cierpliwości to jak najbardziej da się wszystko, że tak powiem, na spokojnie ogarnąć. To jest właśnie pytanie do was, co się jakie przeszkadzają, jakimi tutaj są choćby szczury. Czy one wam przeszkadzają, takie przeszkadzajki, czy niekoniecznie? Komentarze są wasze. Ja tutaj nie widzę żadnego znacznika, słuchajcie, więc chyba to nie jest jednak specjalnie ważna znajdźka. Przynajmniej nie powinno być. Dobra, pójdźmy sobie najpierw do kościoła. I spróbujmy zdobyć opal właśnie, który tam się znajduje. A później pójdziemy nad rzekę. Na całe szczęście bezproblemowo, tak. Nie musimy się martwić o to, czy ktoś nas wykryje, czy nie specjalnie, więc możemy sobie ten eksport zrobić stosunkowo bezproblemowy. Pójdźmy sobie jeszcze wyżej. Wypadałoby. Notka jeszcze, proszę bardzo. W ogóle ich motyw tego rytuału religijnego, słuchajcie, oni powiem, tak trochę głowa mała, ale no jakby nie było. Wiecie, to jest mimo wszystko średniowiecze i oni w coś muszą wierzyć. Chociaż w opinii mieszkańców średniowiecza, ponieważ też nie było podcastów pogodowych, meteorologia właściwie nie istniała, to deszcze, susze i tak dalej były traktowane jako kara od bogów. W związku z tym kościół w tych czasach bardzo mocno wpływał na ludzi, straszył ich na 100 różnych sposobów, mniej lub bardziej wyszukanych, tak? Ale jednak, i nie powiem, wtedy kościół miał naprawdę kawał władzy. Także tutaj szczerze sobie to nie wiem, co mam o tym sądzić, szczerze powiedziawszy, ponieważ czasy te średniowiecza i starożytności były poradnie krwawe, poradnie brutalne, ale jednak są to czasy, w których rozwój cywilizacji, już mniejsza o to, która to była cywilizacja, zaczynał być taki najbardziej istotny, ponieważ, no umówmy się, bazując na przykładzie Rzymian, gdyby nie Rzymianie, to być może mielibyśmy tak zupełnie inną technologię, jeżeli chodzi o wytwarzanie dróg, tak? Mamy przykłady doskonale zachowanych dróg rzymskich. Nadal są materiały w formie w dobrym stanie i można nimi się oczywiście fajnie we Włoszech jakiś tam kawałek wybrany przejść, tak? To też no jest mimo wszystko rozwój medycyny, ponieważ okazuje się, co robić, czego nie robić, żeby pacjentowi z pewną dolegliwością bardziej nie zaszkodzić, niż to jest powiem koniecznie, tak? Przecież średniowiecze, z tego co kojarzę, to był taki czas, kiedy
robiło się ludziom dziury w czaszkach, kiedy bolała ich głowa, tak? Dosyć było tłumaczenie, że duch się opętał, czy tam złe myśli nie mogą się wydostać i trzeba pomóc. Więc była taka dziura w łebku i to było dość bolesne. Obecnie wiemy, że w naszych głowach żadne zło nie mieszka. Ale mimo wszystko, tak? Dobra, ty leżysz. Przez średniowiecze tutaj mimo wszystko, no... miało naprawdę duży wpływ na obecne aspekty naszego życia. Czy tego chcecie, czy nie? Taka jest rzeczywistość. A tutaj jednak, no... ta epoka naprawdę swoje piętno odcisnęła, tak? Mniejsze, większe, ale jednak, tak? Przecież nazewnictwo ulic w Polsce po niektórych to jest właśnie ku pamięci, tak? Ku chwale bohaterów jakichś ważnych wydarzeń historycznych, tak? Przykładowo, nie wiem, Grunwaldzka, tak? To wiadomo, że chodzi o upamiętnienie bitwy o Grunwald. A to było oczywiście w średniowieczu. Dobra, tymczasem tutaj widzę, że szczurów jest spora ilość. A, i spójrzcie, o to chodzi, dobra. One chyba nie potrafią wchodzić na takie miejsca jak to właśnie. I to w ogóle nie przeszkadza, że nie potrafią. A to tylko mi pozwala na stosunkowo fajny eksplor. O, proszę, plaga szczurów, słuchajcie, dobra. Patrzmy to sobie. To jest tam słupka, okej. Okay. I to będzie można ulepszyć. Ojojoj, ale też słuchajcie, to jest dobre puszczenie oczka do serii Dishonored. Mi się dowiesz, by taki sam atak, tylko że wiadomo, skonstruowany troszkę inaczej. Ale ogólny zamysł właśnie jest taki, żeby przeciwnik się męczył ze szczurami. Teraz tu jeszcze bym musiał trochę pogrzebać. Mam nadzieję, że mi się uda. No, jeżeli wiesz gdzie... no wiadomo, że tak. Teraz tak, gdzie jest ten opal jeszcze? Kurczę. A, kruka też nie mamy. Wybornie. Dobra, wyjdźmy stąd może na początek. I zacznijmy od tego, żeby przekopać to, co jest na zewnątrz, za tym opalem. Może się okazać, że opal na szczęście jest tutaj. I nie muszę się z tymi szczurami urzeć, są dość agresywne. Mimo wszystko. Ale... raczej nie będą mi już sprawiały większego kłopotu. A, jednak musimy zejść na dół. Świetnie. Już miałem nadzieję, że jedna komplikacja mi odpada. A, tu jesteś, dobra. Dawaj, Eivor, dawaj. Podlecz się, chłopie. Zobacz te ciuro od siebie. Dobra, to chyba było wyjście. Więc wynośmy się stąd.
To załatwione. I tu jest już czysto, ale właśnie, gdzie mam to zadanie zakończyć? Tak na logikę prawdopodobnie padasz, ponieważ tu i tu coś mieliśmy pod kątem tego zadania. No to oczywiście sobie zaznaczę w dzienniku zaraz i będę wszystko wiedzieć. Bo całe szczęście w sumie, że twórcy dają nam właśnie te wpisy w dziennikach, ponieważ no ja bym raczej nie był zbyt szczęśliwy, gdybym musiał zgadywać, gdzie powinien pójść, żeby oddać jakiegoś tam questa. Haj. No, poszedł. Okej, ładny finisher. Ty też poszedł. Tak, tak, cicho. I to proponuję uciekać. Znaczy uciekać, po prostu się przenieść, trzeba ich nie zabić. Pytajcie, my nigdy nie uciekamy, tylko zmieniamy pozycję taką. Tutaj nie będziemy w stanie atakować przeciwnika. Lub tutaj on nie będzie w stanie atakować nas. Już naprawdę liczę, że na szczęście się nie napotkam. Ponieważ mimo wszystko raczej jest ich w niektórych miejscach trochę za dużo. Przez co nie powiem, ta eksploracja nie jest taka specjalnie jakaś. Och i ach. Ale jednak no. Skoro twórcy uznali, że robią to, niech im będzie, tak? A całe szczęście jest to mało inwazyjne. W związku z tym raczej specjalnie to nie powinno przeszkadzać. W sumie dobra, zostawmy to tutaj. Tak generuje się inaczej. I też no jakby nie było, słuchajcie, tam każdym kolejnym odcinkiem nasz progres ku zakończeniu tego rozszerzenia tak już w pełni jest coraz większy. Nie powiem do Walhalli jeszcze prywatnie, będę jak najbardziej wracać, ale na YouTubie nie ma opcji. Kawalerzysta? Dobra. Zapraszam, miły panie. Nawet nie pomyślę, że będzie boss fight. Już, nie wyj, proszę cię. Na nią chyba jeszcze zacięłają, nie? Dobra, to było łatwe. Bardzo łatwe. I to będziesz szlachcica, o dziwo. No dobra, no jeżeli tutaj postanowili dać 2-3 miniony i tą silniejszą postać jedną, to pomysł był spoko, ale ilość punktów życia bossa zdecydowanie się nie zgadzała według mnie. A teraz może tu pójdziemy. Czy to jest bogactwo? Raczej nie. Tylko zostało dosłownie jedno do zdobienia w tym rejonie. To jest to tajemnica, to może być nasze miejsce przeznaczenia, tak? Jeśli chodzi o ukrytych. I 4 bogactwa. Raz, 2, 3. Jestem w stanie uwierzyć, że to będzie wszystko tutaj już zawarte. Ponieważ w mieście już ustaliliśmy, że żadnego znacznika szczególnego nie ma. Więc najpewniej to musi być właśnie w tym miejscu. Taki najazd na 4 bogactwa w sumie dostrzeżenie by mnie specjalnie nie zdziwił, szczerze powiedziawszy. Zdarzało się już w podstawce, z tego co kojarzę, że mieliśmy na 4 z nawet większą ilością bogactwa, to było bardzo rzadko.
A cytując jeszcze do poprzedniej myśli tematem Walhalli, oczywiście do tego będę prywatnie wracać do tej gry, tak. Ale nie sądzę, żebym już robił tą grę na 100%. Tak mimo wszystko, mój wynik to niemalże 200 godzin. A więc no jest to ponad tydzień nieprzerwanego grania w tą produkcję. Jest to wynik równy, jeżeli liczę dobrze na szybko, oczywiście 168 to 1172, 192 to 8 dni, czyli to jest 8 dni w moim wypadku pełnych i 8 godzin mniej więcej. Umówmy się, to nie jest w ogólnym rozrachunku dużo, ale jednak poza takimi, wiecie, dużymi entuzjastami z serii Assassin's Creed, tak, no to myślę, że Valhalla na 100% po raz kolejny, tak, po raz drugi, trzeci, mało kto zrobi. I też być może nawet niekoniecznie ci entuzjaści to zrobią, bo patrząc pod kątem ilości tej rzeczy i aktywności, to też ryzykuję stwierdzenie, że mogą uznać, że jednak no wystarczy. I to by mnie w sumie, szczerze mówiąc, w ogóle nie zdziwiło. Ponieważ co innego, jeżeli tytuł ma duży potencjał replayingu, tak, czyli ponownego przejścia, a co innego, jeżeli tak, no właśnie niekoniecznie. Jaki właśnie duży potencjał na ponowne przejście ma Darkest Dungeon chociażby, a Valhalla, gdzie jest tak wszystko mocno liniowe, gdzie te statutki to chcą trochę inne wydarzenia, bo okoliczności są jakieś no niecodzienne, że coś się wydarzyło w sposób inny niż poprzednio, no to no to bym tak bardzo nie liczył, szczerze powiedziawszy. Liczyłbym bardziej na to, że o, a liczę, że zakończymy zadanie w związku z tym naszym wesołym exploringiem. Ale no niestety no nie ma takiego potencjału, żeby wciągnąć na kilkanaście kolejnych przejść tego tytułu, tak? Niestety no pod to założenie Valhalla się nie sprawdzi. Czasem robimy sobie... to będzie banalny kopiec. Ciekawe, że po prostu może na płasko, czy nie wystarczy. Razy 4. 3. No proszę. Czyżby ostatni w grze? Nie mam pojęcia, ale wiem, że chcę sobie na pewno dostać właśnie te dwa punkciki, jeżeli chodzi o ogólną pulę umiejętności mistrzowskich. W związku z tym mieliśmy chyba wilka niestawionego. I pójdźmy w kółka może. Czemu nie? Mamy bardzo ładny poziom mocy. To mamy jakby nie był najazd. Słuchajcie, mamy też tylko 5 minut, więc nie chciałbym robić tutaj tego najazdu w tym momencie. A, siedziba w Paryżu. No to wszystko jasne, zrobimy sobie szybką podróż. Tu jest jakieś zejście, tu jest zadanie. Tu opiana do złożenia. Tu nie wiadomo co. I gdzie jest jeszcze jeden znacznik? No dobra, ciekawie. Zrobimy sobie szybką podróż na port w tym układzie i zaczniemy robić Paryż. Ale pójdziemy sobie na spokojnie o tutaj. Chociaż nie wykluczone, że to właśnie kwatera to jest przy tych schodach, co widzieliśmy na minimapce na północy Paryża. To może być, słuchajcie, właśnie to. Także mam nadzieję, że pójdziemy dobrze.
Trochę się niestety no wczytuje, ale to jest, umówmy się, w pełni otwarty świat poza ekranami ładowania. Tutaj między szybką podróżą a szybką podróżą niczego innego po prostu nie ma. A te światy są dość potężne, tak? Więc no nie dziwi mnie, że twoje musimy siłą rzeczy odczekać. A to nie będzie bogactwa, nie ma bata nawet. To skrzynka z popierdółką, gdzie potrzebujemy kluczy. I tak mi to wygląda. Raczej nie sądzę, żebym się mylił, ale kto ich tam wie. Czasem nagle tajemnica. Bardzo mnie ciekawi, co to jest. Znaczy, to jest tajemnica. Przez chwilę myślałem, czy nie artefakt. Ale nie. Aj, musimy tą palisadę obejść, prymitywną. Nagle z tego... A, nawet z tego domku nie muszę korzystać. Jeszcze jest gdzieś tu, masz to zgadnięcie przy okazji. Co tu będzie? Grzybek? Kamyczki? Nie, kłaścik. No dobra. Co my tu mamy? Merde! The ghost of Saint-Germain? Oh, it's true. I will faint. Don't be dramatic. It's just a shadow. Ooh, wait. Is it? Ooh, now I don't know. To zaraz zobaczymy, czy jest to cień, czy to nie jest cień. Jak to szczerze powiedziawszy, nic nie widzę, ale to jest słuchajcie, a propos tego, żeby coś zobaczyć na bardzo daleko, to właśnie jedna z map Rainbow Six Siege, czy Villa, która jest umiejscowiona we Włoszech, ma do siebie to, że od dali możemy za pomocą odpowiedniego przybliżenia w właściwym miejscu zobaczyć postać asasyna stojącą na takiej właśnie jednej z żerci. Także być może tutaj też coś jest na rzeczy. Być może jest to drobny easter egg właśnie nawiązujący do tej mapy z R6. Niewykluczone. Dobra, w górę. Jeszcze skrzyneczkę. Tutaj notka jakaś. Proszę bardzo, możecie ją przeczytać, tak? Od brata Bruno notka. Ja to mogę się na ten dach dostać, a czy móc? Mogę, tylko pytanie brzmi jak? O, na tą belkę przejść, świetnie. I właśnie. Dobra, i oni są tutaj. A pójdźmy wyżej. Tu jest jakieś truchło. Rozkazy kapitana. A. Czyli to jest tylko trup. Dający cień. No dobra, słuchajcie moi drodzy, w tym układzie rozprawa się wyjaśniła. Myślę, że możemy na dzisiaj zakończyć odcinek. Widzieliśmy się w tym układzie, znaczy w tym układzie, w tym odcinku udało nam się zrobić wszystko w prowincji Bebrasin, za wyjątkiem najazdu, którym się zajmiemy na początku tego odcinka, następnego oczywiście. I tutaj zajmiemy się robotą w Paryżu. Póki co dzięki bardzo za uwagę, grał dla was. Zachęcam was do pozostawienia łapki w górę, komentowania, subskrybowania. I klikając do opisu odcinka, tam macie link na mój kanał Discord oraz Twitch. Trzymajcie się, pa pa!